Wszystko co potrzebujesz wiedzieć przed wyprawą do Nowego Jorku. I mówiąc Nowego Jorku mam oczywiście na myśli Manhattan. Manhattan to jedna z pięciu boroughs w Nowym Jorku, czyli takich dużych dzielnic. Pozostałe to Staten Island, Brooklyn, Bronx and Queens. Ale zajmiemy się Manhattanem, bo umówmy się. Opisywać pozostałe to tak jak powiedzieć: "O, przyjeżdżasz do Warszawy, zobaczysz Wawer czy Piaseczno". Tak, jak się orientować? Bardzo prosto. Manhattan dzielimy na górny, środkowy i dolny. Wiecie, co jest najlepsze? Że nawet będąc tam pierwszy raz, każdy wie, jak nawigować w tym miejscu. Dlaczego? Bo są dwa zestawy ulic: od północy do południa i od wschodu do zachodu. Te poziomy nazywamy ulicami i liczymy je od południa po kolei. Pierwsza, druga, trzecia ulica, a te z wschodu do zachodu to aleje. Czyli na przykład piąta aleja, o której na pewno słyszeliście. Piąta aleja jest ważna też dlatego, ponieważ jest uważana, za centralną aleję. Wszystko na wschód będzie uważane za wschodnią stronę, a na zachód zachodnią. Natomiast liczyć ulice.